Witamy w ostatnim już naszym podcaście w ramach kampanii Oterwi swoją etykietę, realizowanego w ramach projektu Razem w stronę umacniania projektu, który jest realizowany razem z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, finansowanego z budżetu województwa Mazowieckiego. Dzisiaj ze mną są szczególni goście. Jednego gościa już poznaliście w poprzedniej e, audycji, w poprzednim naszym podcaście. E, Kamila. Jest z nami Kamila. Kamila Drężek, psycholog, psychoterapeuta. Witam serdecznie. Nie chciałbym popełnić nazwiska, więc dlatego tutaj się tak troszeczkę zawiesiłem. Więc fajnie, że dokończyłaś, bo się cały czas uczę nowego nazwiska i nie chciałbym popełnić e, pomyłki. E, jest z nami Aleksandra Modzelewska. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem psychologką, a także doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Tak, i z Olą miałam przyjemność napisać w ramach kampanii też książkę razem w kierunku umacniania. Książkę, którą mam nadzieję, że już większość tutaj z naszych słuchaczy miało przyjemność przeczytać. Jeżeli nie, to książka, Nasz poradnik jest dostępny bezpłatnie u e, nas fundacji e, na ulicy Smolnej 13. Zapraszamy do wyczerpania zapasów e, poradnika do odbioru. Poradnik również już niedługo będzie dostępny na naszej stronie www. fundacja.org, w zakładce aktualności znajdziecie też na nasz poradnik. Formie PDF-u, i dzisiaj zaprosiłem tutaj do naszego studia dwóch gości, żeby wspólnie z koleżankami móc porozmawiać na temat bardzo istotny, który chyba zamyka taką klamrą wszystkie te nasze wcześniejsze podcasty, czyli temat, jak w ogóle dbać o zdrowie psychiczne. Mieliśmy możliwość porozmawiania o tym. Co czują osoby doświadczające kryzysu, czym jest kryzys psychiczny, czym jest choroba. Mieliśmy też możliwość porozmawiania o zaburzeniach lękowych, schizofrenii, tego jak się żyje, jaka jest rzeczywistość życia z lękami czy schizofrenią, jak sobie z nimi radzić. Z Kamilą mieliśmy możliwość bycia z Państwem z tematem. Wewnętrznego dziecka i dzieciństwa i wpływu tego dzieciństwa na dorosłe życie, a dzisiaj e, chcemy wspólnie się tutaj zastanowić, zrobić taką burzę mózgu w, e, i zastanowić się, jak w ogóle dbać o zdrowie psychiczne, jakby niezależnie od naszego stanu zdrowia, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, niezależnie od tego, kim jesteśmy, co robimy, bo myślę, że te zasady są uniwersalne. Więc dziewczyny, się tak zastanawiam, od czego w ogóle zacząć to nasze spotkanie? Bo może dzisiaj e, postaramy się stworzyć na zasadzie i rozszerzyć to, co znajdą Państwo w poradniku, razem w kierunku umacniania. Znajduje się taki rozdział dotyczący zdrowia psychicznego i z zasad pomagających w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, psychologicznego. I pytanie do Was, drogie koleżanki. Jak myślicie i co uważacie, że jest takie najistotniejsze, czym w ogóle jest ten dobrostan, może najpierw powiedzmy, i jak do niego możemy dochodzić, jaką drogą? Ja bym zaczęła od tego, że. Na człowieka możemy patrzeć przez pryzmat różnych e, sfer jego życia, ale też sfer doświadczania. E, człowiek doświadcza poprzez ciało, poprzez zmysły, e, doświadcza emocji, ale też doświadcza swojego umysłu, myśli, intelektu. E, część osób też gdzieś zwraca uwagę na taki aspekt duchowy e, i, i doświadczeń z tym obszarem związanych. E, I teraz, mówiąc o dobrostanie, e, pewnie będziemy. E, Poruszać taki temat jakiejś równowagi między różnymi obszarami w życiu człowieka. Te obszary w życiu człowieka, oprócz takich płaszczyzn, które wymieniłam, to też taki obszar życia zawodowe, na przykład, życie osobiste, yy, życie towarzyskie, zainteresowania, sport, pasja. Więc kiedy zobaczymy, że Człowiek jest wielopłaszczyznowy, że nie da się go zamknąć w jakiejś jednej ramie. Wtedy też zrozumiemy, że nie ma e, takich e, złotych recept, które powiedzą, e, że twój dobrostan będzie wtedy, kiedy. I tutaj ktoś z zewnątrz narzuci nam, co to ma być. Bo jedna osoba na przykład dobrze się czuje w mieście i tam, gdzie jest dużo bodźców, a druga osoba dobrze się czuje w naturze e, czy na wsi, gdzie tych bodźców będzie mniej. E, dlatego ja, szukając dobrostanu, szukałabym znajomości siebie i swoich potrzeb, po to, żeby móc dopasować różne elementy w życiu i poszukać jakiegoś rodzaju równowagi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie tutaj. Wiesz co, mi tak od razu przyszło na myśl, że ktoś może czuć się rozczarowany po tym, co usłyszał, bo tak prowadząc warsztaty, wykłady dotyczące zdrowia psychicznego, czy czasami rozmawiając z osobami, które przychodzą na różne procesy terapeutyczne, jest takie wyobrażenie, że dobrostan psychiczny to jest ten stan takiej wielkiej euforii, takiego wielkiego szczęścia, że dużo rzeczy się dzieje. Albo takiego zen, wiesz, tego, że już unosisz się nad matą i w ogóle jesteś jakimś e, człowiekiem, który nie doświadcza złości czy smutku. I najlepiej jeszcze, żeby psychoterapeuta dał ci receptę na to, jak to osiągnąć, albo psycholog, tak? E, i być może to jest też walka z jakiegoś rodzaju mitem o tym dobrostanie, który wcale nie kojarzy mi się ze stanem, w którym ja nie doświadczam emocji, a wręcz przeciwnie, z tym, że dopuszczam swoją złość czy swój smutek w bezpieczny sposób. Żeby może nie rozczarowywać tak bardzo, to ja zgadzam się zdecydowanie z tym, co zostało napisane w Waszej książce i z tym, że możemy pewne zasady czy pewne wskazówki, Kidać, ale y, jakoś. Y... Ważne jest dla mnie też podkreślenie tego, że to wszystko ma być rozpatrywane w kontekście konkretnej osoby, danego człowieka, jego struktury psychicznej, jego tożsamości i osobowości i temperamentu. I nie możemy tego przyjąć jako coś, co jest jeden do jednego i teraz taka kalka, i całe społeczeństwo niech na przykład oddycha w jakiś jeden konkretny sposób i to nam przyniesie szczęście. W takie iluzje nie wierzę. To słuchajcie, to wiecie co, to może przyjmujemy taką zasadę, skoro już zostało to nazwane, że dla każdego co innego jest ważne, czy potrzebne, że może niech każdy z nas dzisiaj tutaj opowie o takich zasadach, które dla nas są jakoś tak najbliższe, tak? One nie muszą być nasze, one nie muszą być o nas, ale które z jakiegoś powodu, do których jest nam blisko. I tak, nie wiem, ktoś by chciał rozpocząć, ja mogę rozpocząć na takiej zasadzie, która w moim odczuciu w pracy z klientami i w pracy ze sobą samym jest istotna, to moim zdaniem to, co wpływa na nasze zdrowie psychiczne jest stan akceptacji. Stan akceptacji miejsca, w którym się znajduję, jeżeli oczywiście mogę to zaakceptować, tak? jeżeli to jest zgodne z moim odczuciem, ale czasami są sytuacje, że na przykład chorując, mając jakąś chorobę, na przykład nerek, e, przychodzi taki moment próby i zaakceptowania sytuacji, w której się znajduje, i zaakceptowania swojego ciała, i zaakceptowania tego, co się dzieje, zaakceptowania swoich możliwości, bycia, korzystania z życia w jakiś sposób. I ta akceptacja e, Myślę, że ona dotyczy jakby wielu e, sfer, tak? Pierwsza to jest tutaj od której zacząłem, ale myślę, że tutaj moje koleżanki bardziej jeszcze to rozszerzą e, w rzeczach dla nich ważnych, może, nie wiem, e, dotyczących na przykład akceptacji ciała, tego co ciało mówi, czego ciało potrzebuje, e, ciało, czyli my, tak? E, później jest akceptacja też siebie, akceptacja ludzi, którzy nas otaczają. Akceptacja czasami sytuacji, w której się znajdujemy, która czasami może jest nie do zmiany, tak? Bo czasami są takie momenty, że z jakichś powodów cierpimy, na przykład z powodu tego, że nie możemy wyjechać na urlop, bo na przykład nasze dzieci są chore. I możemy się z tym boksować, albo możemy spróbować postarać się zaakceptować ten stan, w którym jesteśmy i nie zmieniać go na siłę, tak? Albo w momencie, kiedy czuję się zmęczony, kiedy czuję, że moje ciało już nie domaga, to mogę na siłę nakręcać całą spiralę tego, że mam jeszcze więcej pracować, albo mogę spróbować zaakceptować ten stan i powiedzieć sobie, że tak potrzebuję tego, żeby dzisiaj być przy sobie. Tak sobie myślę, że w momencie, kiedy żyję w jakimś konflikcie, kiedy żyjemy w konflikcie, tego, że potrzebujemy spokoju i odpoczynku, a robimy coś całkowicie odwrotnego, tak? pogwałcamy swoje granice, jesteśmy przemocowi wobec siebie, trudno jest mówić o takim dobrostanie psychicznym, psychologicznym, bo to jest jakby życie na takich dwóch krawędziach. Tak? Mhm. Więc tutaj ja rozpocznę do tego naszego koszyczka zdrowia i dobrostanu psychicznego, wrzuca gdzieś ten element bardzo ważny element akceptacji, która często jest też mylona z taką zgodą na i, i że jeżeli coś zaakceptuję, to tego nie zmienię, z czym ja się nie zgadzam, bo właśnie po to potrzebujemy zaakceptować stan rzeczy, w którym, który jest, który jest pełną rzeczywistością, naszą realnością, żeby móc zdecydować o tym, czy chcemy, żeby on dalej trwał, czy chcemy coś zmienić i po to, że ja zaakceptuję, zauważę w tu i teraz, że mam spięte plecy, jest dla mnie informacją, ja to akceptuję, że w tej chwili tak jest, nawet wiem, dlaczego tak jest. I w związku z tym mogę podjąć jakąś decyzję i, i coś z tym zrobić, zmienić to. Na przykład, zrobić coś dla mojego ciała, żeby te plecy w najbliższym czasie rozluźnić, żeby pokierować tam więcej mojej uwagi, czułości, dobra, znaleźć coś, co, co, co je wesprze. I tutaj chciałam do tego koszyczka dorzucić właśnie uważność na nasze ciało i słuchanie potrzeb naszego ciała. Często te potrzeby ciała nie są tym, co rozumiemy jako na przykład... Jak w sporcie chcemy mieć jakieś osiągnięcia i tak ciśniemy to, co powiedziałeś, że na przykład właśnie w pracy czasami potrzebujemy odpoczynku, ale robimy dalej ponad normę, to z ciałem jest podobnie. Czyli ciało na przykład może potrzebować rozciągania, a my koniecznie spalanie kalorii włączamy. Więc chciałabym tutaj włączyć taki element uważności na nasze ciało i słuchania prawdziwych potrzeb tego ciała i bardzo ważny. Element, który tutaj został w książce nazwany jako praktyka bycia tu i teraz, jest mi niezmiernie bliski. Ja jestem osobą, która praktykuje od wielu lat medytację i staram się znajdować takie momenty, w których ćwiczę tą umiejętność zostawiania przeszłości i przyszłości. Na rzecz doświadczania tego, co dzieje się teraz. I w tej praktyce wielokrotnie doświadczam tego, jak jest to trudne, kiedy stale pojawiają się przeróżne myśli w naszej głowie, ale chcę, Powracać do tego, co tu i teraz się dzieje na poziomie mojego ciała, moich emocji czy moich myśli i obserwować to z życzliwością, ciekawością i, tak jak Tomku mówiłeś, akceptacją. Tak, podążając za tym wszystkim, co powiedzieliście, Tomku, Kamilo, dołączyłabym jeszcze tutaj. Świadomość własnych emocji, otwartość na te emocje. Mam takie poczucie, że żyjemy w świecie, gdzie jakoś bardzo pielęgnuje się taką postawę, aby być zawsze pozytywnym, zawsze uśmiechniętym, gdzie wymaga się tego, żeby, żeby człowiek jakoś nie pokazywał, że ma gorszy dzień. A tymczasem to, że jestem smutna jakiegoś dnia, to jest naturalne i to jest w porządku. I to też się może przetrafić, to jest ludzkie. Tak samo to, że się na coś złoszcza, to że, to, że się cieszę z czegoś bardzo mocno, tak? Więc myślę sobie, że też w tym dobrostanie będzie się zawierała taka otwartość na własne emocje, świadomość tego, że one są czymś, co przemija, i czymś, co, co też jest bardzo ludzkie. I, I nie musimy wcale za wszelką cenę być zawsze pozytywni, uśmiechnięci. A mamy prawo dopuszczać do siebie różne stany i poszukiwać takich metod pracy z tymi emocjami, które nam będą po prostu służyć. Tak, to też myślę się łączy z taką poradą, która jest. Jest w książce o tym, aby odnaleźć swój sposób na stres. Więc w momencie, kiedy odczuwam coś, co jest dla mnie trudne, kiedy jestem jakoś czy przeciążona, czy jestem w napięciu, to żeby poszukiwać, też idąc tropem tego, co Ty mówiłaś, Kamilo, że każdy z nas jest indywidualnością, tak? Każdy z nas. Właśnie, ma swoją osobowość, swój temperament, w określony sposób doświadcza rzeczywistości. Więc dla mnie na przykład pomocne będzie wytańczenie tego, co czuję, czy na przykład jakiejś, jakiegoś smutku, czy złości, ale też radości, a dla kogoś innego może być to rozmowa z bliską osobą, to może być spacer. Także myślę, że ważne jest też takie danie sobie przyzwolenia, prawa do różnych emocji i poszukiwania. Swoich indywidualnych sposobów, żeby może nawet nie tyle radzić sobie, bo jak mówimy radzić, to też zakłada, że jest jakiś problem, tak? Jest jakiś problem, bo na przykład, nie wiem, było mi smutno, trzeba sobie z tym poradzić, a bardziej myślę o takim doświadczaniu i, i takim pozwoleniu sobie, żeby te emocje też przepłynęły właśnie w taki bezpieczny dla nas dobry sposób. I jakoś kontynuując ten wątek myślę, że to, co pomaga wyrażać emocje, to oczywiście różnego rodzaju techniki, mogą być to techniki twórcze, różne sposoby radzenia sobie z emocjami, przeżywania ich, ale też relacje. Więc ja bym tutaj skoncentrowała się też na takiej autentyczności bycia w relacjach z innymi ludźmi i wyrażania swoich emocji. Bo jeżeli ktoś w danej grupie czy w danej relacji coś przeżywa i chce to tylko wyrażać, sam na sam przetwarzać tą emocję, ale w tej relacji ją cały czas zaciska w sobie i, i nie mówi o niej, to jest to. to też taką niesprawiedliwością ogromną dla, dla naszego organizmu, który przecież ma prawo wyrazić coś, co jest trudne w relacji. Czasami przed tym uciekamy, bo boimy się, że kogoś zranimy, boimy się, że czy myślimy sobie, że to nie wypada, bo ta osoba może jest starsza od nas, a może jest jakoś w hierarchii naszym przełożonym. Więc taka umiejętność też tego, żeby zauważyć swoje emocje i wyrażać je w relacjach, bo to pozwala tym relacjom być autentycznymi, prawdziwszymi i bardziej wartościowymi. A wcale nie musi to oznaczać, że te relacje będą, nie wiem, gorsze czy że stracimy naszych bliskich. Wręcz przeciwnie, możemy stać się im bardziej bliscy, okazując emocje. Ale wiesz, to, tak, to, co powiedziałaś, też możemy znaleźć w tym naszym poradniku. Tutaj opisaliśmy taki przykład, że żeby... I zaproszeni do tego, żeby postarać się budować dobrą przestrzeń z innymi. I tak pisząc tutaj ten kawałek, tak się zastanawiam, co to jest ta dobra przestrzeń i jak użyć tutaj dobrze tego sformułowania, żeby nie nazwać tego, że budowanie tylko fajnych i dobrych na przykład relacji, bo ta dobra przestrzeń dla każdego z nas może być czymś innym, ale. To jest takie zaproszenie tutaj z naszej strony do tego, żeby budować relacje, w których czujemy się komfortowo. Bo nie z każdym musimy czuć się dobrze, tak? Mm -hmm. Nie każdy musi być dla nas najlepszym kompanem do tego, żeby opowiadać o swoich trudnościach. Czy nie jest tak, że z każdym będziemy się fajnie bawić, będziemy czuć się beztrosko i mamy prawo do tego, żeby otaczać się osobami które dla nas są bezpieczne, w których czujemy się komfortowo, kiedy e, czujemy, że nasze granice są respektowane, e, kiedy to co czujemy, myślimy jest brane pod uwagę i rozwagę, że to nie jest tak, że mamy teraz e, wchodzić w relacje z każdym i budować i starać się, żeby ta relacja była czymś bardzo dobrym i takim wnoszącym, bo czasami jest tak, że z jakichś powodów, e, możemy czuć to, że chcemy być ze sobą na dystans. I ten dystans, to co Kamila powiedziałaś odnośnie tych sygnałów z ciała, to też jest dla nas taka pewnie informacja do tego, że bycie dobrym dla siebie, dbanie o swój dobrostan psychiczny, to jest słuchanie tego, co wysyła nasze ciało i w momencie, kiedy coś zaczyna nam przeszkadzać w byciu przy sobie, to jest taka oznaka, że albo możemy się zastanowić, na tym czy to jest coś po naszej stronie albo po drugiej stronie, próbować to zmienić albo zobaczyć, że wcale nie chcemy być w tej relacji i ta relacja zaczyna nam utrudniać funkcjonowanie yy, i to jest właśnie chyba tworzenie tej dobrej przestrzeni jakby z innymi i nie tylko z innymi, po też z samym sobą, tak, jeżeli siebie słuchamy. Nie wiem, co dziewczyny e, myślicie o tym. E... Mhm. E, ja się zgadzam z tym, że czasami e, e, zakończenie jakiejś relacji jest właśnie stwarzaniem sobie przestrzeni na bycie sobą. E, wtedy, kiedy w relacji nie ma na to miejsca. Ale też musimy pamiętać o tym, że druga strona potrzebuje wiedzieć, co w nas jest, bo czasami zakładamy, że coś jest oczywiste, że ktoś powinien wiedzieć, że czegoś nie lubimy, albo to lubimy, nie wyrażamy siebie w relacji, a potem na przykład pielęgnujemy jakąś urazę, czy pretensję, więc też dajmy szansę tej drugiej stronie wiedzieć, i kiedy nie możemy się jakoś tak połapać w tym, czy to jest taka relacja wymagająca właśnie raczej zakończenia czy zdystansowania się, czy może to jest taka. Relacja, która wymaga większego naszego zaangażowania w wyrażanie siebie, to myślę, że pomocne może być obejrzenie tej relacji z kimś, kto nie jest w nią zaangażowany, z kimś neutralnym z zewnątrz, czyli na przykład skorzystanie z pomocy specjalisty, terapeuty czy psychologa. Ja tak wróciłabym jeszcze do wątku, um, który wniosłeś tam też relacji z samym sobą. Mam wrażenie, że to jest taki temat, który jakoś. Um, coraz częściej też też jakoś wybrzmiewa w takiej e, ogólnospołecznej przestrzeni, e, że coraz więcej zwracamy uwagę na to też, jak sami siebie traktujemy. Czy traktujemy siebie z życzliwością, ze zrozumieniem, tak jak e, na przykład traktujemy bliską nam osobę, przyjaciela, e, czy potrafimy e, okazać sami sobie wsparcie, e, um, czy, czy jesteśmy w stanie budować też taką dobrą relację sami ze sobą. To myślę że też tutaj będzie ważne, bo wówczas mamy dużo więcej wolności podczas wchodzenia w relacje z innymi. To już nie jest ten poziom poszukiwania, na przykład za wszelką cenę akceptacji, ale jest tutaj wtedy więcej przestrzeni na bycie z drugą osobą, kiedy ja się czuję dobrze sama ze sobą, to kiedy sama dla siebie jestem ważna, to też niejako robię więcej miejsca. Na to, co się będzie działo w relacji, kiedy, kiedy wchodzę w relację z drugą osobą. Nie wiem, co o tym myślicie. Ja, ja tak może się podzielę też tym, co mi osobiście bardzo pomaga w tym budowaniu i w sobie przestrzeni na mnie i na drugiego człowieka. I to jest też coś, co znalazło się w tych punktach wspierających dobrostan, czyli kontakt z naturą. Ja myślę, że gdyby nie natura, to byłoby bardzo smutno na tej planecie. I zarówno takie wyjście do lasu, czy nawet w trakcie dnia pracy, spojrzenie się na jakąś roślinkę która jest w gabinecie czy wyjście do parku i zobaczenie jak zbiegnie, pomaga mi w łapaniu jakiegoś dystansu, ale też w takim przywracaniu jakiejś mojej harmonii i większej świadomości tego, co jest czym, bo czasami nam się to po prostu już tak po ludzku pomiesza i my już nie wiemy, co przeżywamy tak naprawdę, czy to ta druga strona, czy to my, a może to ślad jakichś naszych doświadczeń teraz wziął górę, także ta natura jest dla mnie czymś, co bardzo, bardzo wspiera i ogromnie mnie się cieszę, że dzisiaj jest bardzo dużo na ten temat, że mówimy o lasoterapii, że są spacery uważnościowe do parków, lasów i to jest dla mnie też coś takiego ważnego, co myślę, że warto pielęgnować. Ja się całkowicie podpisuję pod tą naturą. Są też teorie takie naukowe na ten temat, że kiedy patrzymy na, na właśnie krajobraz zielone drzewo to nasza uwaga, która też jest przecież ograniczonym zasobem, tak? Zasobem, który potrzebuje regeneracji. Ona ma szansę się odnowić. Czyli to też ma taką funkcję, żeby dać odpocząć umysłowi. Tutaj dużo powiedzieliśmy o ciele, o tym, że żeby być uważnym na ciało, żeby dawać mu odpoczynek, wsłuchiwać się w jego potrzeby. I też nasz umysł, który przecież jest bombardowany ogromną ilością bodźców. Mamy media społecznościowe, mamy informacje, które cały czas do nas dopływają z różnych źródeł, i kiedy cały czas umysł myśli, tak, to też zużywa energię, to też jest praca dla naszego umysłu. I tak jak, tak jak ciało potrzebuje odpoczynku, potrzebuje takiego stanu czasem nic nie robienia, czasem aktywności fizycznej, czasem masażu, tak samo umysł też potrzebuje. Regeneracji, takiego stanu na przykład niemyślenia, oddechu, i natura potrafi to, to nam bardzo fajnie dać. Potrafi być takim kojącym bodźcem, który sprawia, że umysł się wycisza. Więc to tak też, też blisko mi do tej natury I jednocześnie myślę sobie, że częścią dobrostanu też jest dawanie swojemu umysłowi odpoczynku, żeby on ciągle nie myślał, nie myślał, nie myślał. Mm, także taki stan też potrafi być bardzo cenny widzicie to jest też takie trudne w naszej kulturze, która jest nastawiona na osiągnięcia. Ja często pracuję z młodymi osobami i spotykam się z taką postawą, że właśnie ten czas, o którym mówimy, taki na regenerację, na nic nie robienie, to jest czas zmarnowany. No bo przecież w tym czasie nie nauczę się czegoś nowego, nie zdobędę jakiegoś nowego osiągnięcia sportowego i że jest to taki Rodzaj zapraszania y, y, ludzi do tego, żeby więcej, lepiej, bardziej efektywnie, żeby mieć jak najwięcej osiągnięć. Y, I ja myślę, że to jest coś, co też często rujnuje nasz dobrostan y, i powoduje y, wypalenie, powoduje kryzysy psychiczne. Dlatego y, mam wrażenie, że jakoś warto też podkreślać, że to nie jest zmarnowany czas, ten czas takiego, nic nie robienia, czas, kiedy nasz umysł może odpocząć, ja to mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym tak jak w izbie czasami trzeba pozamiatać, żeby tam było czysto, to tak samo w naszym umyśle trzeba pozwolić, żeby te myśli mogły przepłynąć, żeby, żeby tam się zrobiła jakaś przestrzeń i w umyśle i w naszych emocjach. I w ciele, tak, żeby było trochę miejsca, trochę więcej może oddechu, rozluźnienia. A Ja tak sobie pomyślałam, tak, słuchając Was, e, o tym, że do tej natury też bym dodał, e, powiedziałeś o tym biegnącym e, psie w parku. E, I tak do nas, do fundacji, często przyjeżdżam e, ze swoim smolikiem. E, takim przepięknym, czarnym pieskiem, e, dosyć dużym, bo już nie jest taki malutki. E, i czasami to nic nie robienie, tak jak tutaj my, nawet jako pracownicy, czasami mamy taką przestrzeń, żeby po prostu się przytulić. Hmm, przytulić, e, wtulić się w tego psa, żeby móc go pogłaskać, e, albo go pogonić, e, albo przy nim pobyć, e, albo usiąść sobie razem e, przez chwilę. tak. E, nic nie robiąc. Tak. To jest też taki moment, kiedy zaczynamy łapać równowagę, czy nawet taki moment, kiedy wiemy, że nic nie musimy i możemy pobyć z bliską nam osobą. Tak. Kiedy tak naprawdę nie musimy zastanawiać się nad tym, co będzie, czego nie będzie, albo po prostu jesteśmy. Spotkać się w taki niezobowiązujący sposób z przyjaciółmi w parku usiąść, pójść na spacer, porozmawiać albo nie rozmawiać, albo rozmawiać milcząc gdzieś ze sobą, móc się na siebie spojrzeć i dać sobie taką przestrzeń do tego, żeby nie być w takich interesownych kontaktach, że ktoś ma coś nam dać, my mamy komuś coś dać, mamy się czegoś uczyć, czegoś nie uczyć, zamiast po prostu być po prostu ze sobą. Ja tak sobie myślę, że mam to szczęście, że jutro wyjeżdżam z przyjaciółmi i ze smolikiem, z moim psem na wędrówkę po górach. Gdzie mam poczucie, że nie mam obowiązku wchodzenia na szczyt, bo nie jadę w tym celu. Tylko jadę, żeby pobyć, odpocząć, pobić z ważnymi dla mnie osobami i móc skorzystać z tego, że. Nic nie muszę, nie muszę mieć określonego czasu. Mogę wspólnie ze sobą, swoim wewnętrznym dzieckiem, na przykład poszaleć z przyjaciółmi i z psem gdzieś mhm. na jakieś łące. Tym bardziej, że ma być ciepło. Ale sobie mhm. myślę, że czasami, nawet jeżeli nie mamy takiej możliwości wyjechania, to sobie myślę, że mamy przestrzeń, która jest dookoła nas. Nawet w domu, jeżeli się nie możemy ruszać. To zawsze jest tak, że to, co w tej przestrzeni się dla nas zadzieje, jest tak naprawdę e, czymś dla nas. I tak jak wspomniałaś Kamila, o byciu tu i teraz, to jest właśnie ten moment właśnie dbania o swój dobrostan psychiczny, o to, że daje sobie taką przestrzeń, nawet jeżeli to są krótkie chwile, do tego, żeby złapać kontakt ze sobą, e, zobaczyć, czego potrzebuje, czego pragna, na co chce się patrzeć, na co nie chce się patrzeć. E, czy chce się położyć? Ja na przykład marzę od kilku dni, bo tak jak pracuję z klientami i przypominam sobie drzemki, które czasami przychodzą tutaj w trakcie spotkań, drzemki w przedszkolu i rozmowy na temat te tych drzemek, co się dzieje, to tak zapragnąłem w ogóle poczuć, co to jest drzemka w ciągu dnia, co to znaczy leżakowanie, które jest już mi bardzo mocno obce, bo nie znam takiego stanu. Od długiego czasu, żeby leżakować. Dlatego cieszę się, że dzisiaj do fundacji przyjechały pufy, które może spowodują, że będzie więcej przestrzeni do leżakowania, nie tylko w dni wolne, ale też w pracy. Więc to jest chyba też takie stwarzanie i wykorzystywanie tej natury, która jest dookoła nas, niezależnie czy to jest łąka, czy nawet to jest centrum miasta i Mamy możliwość też tutaj obok fundacji w parku znaleźć taką chwilę wytchnienia w parku, mm -hmm. idąc na spacer samemu czy z psem. Tego, żeby złapać kontakt ze sobą. To prawda. Coraz więcej w przestrzeni publicznej jest takich stref odpoczynku, hamaków, leżaków, które zapraszają nas do, do tego, żeby na chwilę chociaż usiąść, położyć się, odpocząć. U mnie w domu taką funkcję spełnia kot. Jak wracam do domu po takim dniu pracy, to mój umysł zaprasza mnie do tego, żebym coś jeszcze zrobiła, bo może jest też tak trudno wyhamować, a z drugiej strony no jest po prostu też taka rzeczywistość, że tu może pranie powinnam wstawić, może powinnam się zabrać za zmywanie albo ugotować obiad na następny dzień, tymczasem mój kot wskakuje zawsze mi na kolana i Zapraszam mnie do tego, żebym po prostu przez chwilę posiedziała, czy poleżała. I ja w trakcie tego leżenia z moim kotem nagle dochodzę do wniosku, że właściwie to ja nic nie muszę. I potrzebuję teraz poleżeć. I tutaj się może w Was pojawić takie pytanie. No dobrze, no ale tak jak pozwolę sobie na takie nic nie robienie, to w końcu osiądę na laurach i co to za dobrostan, jak będę tylko takim leniem, który nic nie robi. I często to też moi klienci w gabinecie zgłaszają, że nie, nie, nie. Ja muszę się mobilizować, dopingować. E, otóż e, moje doświadczenia są inne. Kiedy pozwalam sobie na odpoczynek, kiedy pozwalam sobie e, na podążanie za różnymi moimi, e, impuls, e, e, moimi e, takimi e, potrzebami, które mogą wypływać e, również z tych potrzeb wewnętrznego dziecka, takimi impresjami, czy daje się zainspirować na przykład tym, że o, moje koleżanki zapisały się na warsztat z e, malowania na szkle, to ja też pójdę i sprawdzę, czy ja to lubię w ogóle. E, wtedy okazuje się, że jest we mnie też przestrzeń na pracę. Także ja bym się nie obawiała tego, że, że kiedy pozwolimy sobie na odpoczynek, to nagle popadniemy w depresję i nic nie będziemy robić, tylko właśnie. Łatwiej jest znaleźć się w takim krytycznym momencie nic nie robienia i niemocy robienia, kiedy nieustannie się przepalamy i robimy więcej, wymuszamy na sobie, nie słuchamy naszego ciała, nie słuchamy naszego wewnętrznego dziecka. Także ja tutaj jestem jak najbardziej za tym, żeby pozwalać sobie na to. I czasami też taką inspiracją oprócz natury, zwierząt czy różnych zainteresowań mogą być dzieci. Kiedy przyjrzymy się dzieciom, czy pobędziemy z nimi w kontakcie, to też zobaczymy, że one mają taką łatwość, czy to na przykład spontanicznego tańca, śpiewu, zabawy. Ja bardzo lubię bawić się z dziećmi, bo to też pozwala mi na to, żeby, żeby uruchomić to swoje wewnętrzne dziecko, pocieszyć się przez chwilę i nie zamartwiać się tym, co, co będzie, co mnie jeszcze czeka, jakie mam obowiązki do wypełnienia jak mam wrażenie, że ten odpoczynek dzisiaj mocno akcentujemy. Jednocześnie też chciałam od siebie dodać taki punkt związany z tym, żebyśmy też dawali sobie możliwość pielęgnowania różnych swoich pasji, czyli żeby pojawiały się też takie doświadczenia, które nas sycą, które sprawiają, że odczuwamy przyjemne emocje. Na przykład odczuwamy w stan takiego przepływu, nazywany też stanem flow. Kiedy czas przestaje mieć duże znaczenie, a ważna jest ta czynność, którą robimy, tak? która nam sprawia po prostu autentyczną radość. Więc myślę sobie, że to też jest ważne, żeby. Znajdować czas na to, co, co rzeczywiście lubimy, co, nam, co nas inspiruje, co nas zaciekawia, czyli dostarczać sobie w życiu także tych, tych doświadczeń, które sycą, tak? Tak, jak karmimy nasze ciało, żeby też karmić naszą psychę, naszą duszę. I przy okazji też tutaj pojawiła mi się taka myśl, że czasami kiedy próbujemy znaleźć to nasze zainteresowanie, bo często dorośli ludzie mówią, że no ale ja nie wiem, ja nie mam zainteresowań, jestem taki nudny, nudna, to pojawia się jakieś napięcie wokół tego, że jak już gdzieś pójdę, to mam być jakaś, albo że ma mi się koniecznie spodobać. A ja uważam, że super są takie doświadczenia, kiedy na przykład pozwalamy sobie w dorosłości, nie wiem, pójść na lodowisko i nie wiemy jak będzie i z taką akceptacją i ciekawością przyjmujemy to, że na przykład Właśnie nie podoba nam się to i, i że to jest też nie jakaś porażka, tylko właśnie ważna informacja o nas samych dla nas, i ona może zainspirować nas do dalszych poszukiwań, albo po prostu być przyjęta z taką życzliwością, czy nawet humorem. I ja bardzo lubię też takie momenty, kiedy odkrywam o sobie coś nowego, czy ja to lubię, czy tego nie lubię. Także myślę, że część dobrostanu to jest też takie pozwalanie sobie na doświadczanie. A tak, widzicie, to tak już na, na koniec, tak rzucając, e, tak w ramach podsumowania jeszcze jeden punkt. Tych punktów pewnie może być tutaj co nie miara, że doby nam by nie wystarczyło, żeby tutaj mówić o tym, co robić, e, żeby być dla siebie dobrym, żeby dbać o swój dobrostan psychiczny. Ale tak potrzebuję jeszcze na koniec, e, tak podsumowując te nasze dzisiejsze spotkanie, powiedzieć o tym, żebyśmy nie bali się otwierać na siebie wzajemnie i prosić o pomoc. Że w momencie, kiedy żyjemy w biegu, kiedy każdy dzień może staje się jakimś rodzajem dla nas cierpienia, to jest taki moment, w którym warto szukać pomocy i wsparcia nie tylko u siebie, bo czasami nasze zasoby mogą być już wykorzystane, ale czasami potrzebujemy obecności drugiego człowieka. I nawet nie tylko w momentach, kiedy jest nam źle, bo sobie myślę, że kiedy czuję się stabilny, czuję się szczęśliwy, też potrzebuję obecności drugiego człowieka. I tak jak tutaj Kamila, dzisiaj pięknie to powiedziałaś, że czasami ta druga strona może nie wiedzieć, co się dzieje w naszym świecie wewnętrznym, czasami może nie wiedzieć, że potrzebujemy jej obecności, że potrzebujemy jej pomocy. I tutaj. Właśnie potrzebuje Was zaprosić i siebie, do tego, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie lękali prosić o pomoc czy prosić o obecność e, drugiej osoby. Bo czasami jest tak, że żyjemy obok siebie za ścianą i obok e, nas mieszka osoba, która również potrzebuje wsparcia i towarzystwa, czuje się na przykład samotna, opuszczona. A może ty, tu czujesz się podobnie, tak. E, i czasami próba zbliżania się do siebie, dotknięcia, usłyszenia, zakomunikowania naszych potrzeb staje się czymś bardzo mocno otwierającym. I zdaję sobie sprawę, jakie to jest trudne zapukać do kogoś do drzwi, czy przyjść do fundacji i powiedzieć, że potrzebuje pomocy, czy przyjść na grupę wsparcia, żeby poszukać wsparcia dla siebie, czy czasami towarzystwa w swoim życiu, obecności drugiego człowieka. Ale sobie myślę, że każdy z nas, niezależnie od miejsca, w którym pochodzi, potrzebuje tej bliskości i obecności drugiego człowieka. I w sumie, dzięki tej bliskości i obecności ludzi, na przykład istnieje takie miejsce jak nasza fundacja, bo gdyby nie ludzie, tego miejsca by w ogóle nie było. Gdyby nie potrzeba bycia i potrzeba pomocy bo może się wydawać, że ta pomoc idzie w jedną stronę, że my udzielając pomocy jesteśmy dawcami, a okazuje się czasami bardzo różnie, także przychodzą osoby, które bardzo dużo swoją obecnością wnoszą, tak, na przykład innym uczestnikom, którzy stają się dla siebie taką siecią wsparcia, i dlatego tutaj to zaproszenie do tego, żeby się otwierać na innych i do tego, żeby nie bać się kochać siebie, bo jeżeli zaczynamy kochać siebie, to zaczynamy odkrywać swoje potrzeby i pragnienia i czasami to, co jest nawet trudne, zaczyna być dla nas łatwiejsze, tak? Nawet wyjście do drugiego człowieka, jeżeli robimy to z miłości, nie z przemocy wobec siebie, że się na przykład znęcamy nad sobą, żeby mieć 1432 znajomego na Facebooku, bo może to być przemocowe, jeżeli to robimy na siłę. Ale jeżeli potrzebujemy obecności, spojrzenia się w oczy drugiej osoby, to możemy to zrobić z miłością i z taką bardzo dużą wrażliwością na swoje potrzeby. To jeszcze raz dziękuję Wam, dziewczyny, za udział tutaj w tym naszym podcaście, że to jest taki wspólny nasz podcast, w ramach którego staraliśmy się przekazać, jak możemy dbać o dobrostan psychiczny, jak możemy o niego zabiegać. Ja jeszcze przypomnę, że... Wszystkie nasze podcasty zostały zrealizowane w ramach e, kampanii społecznej Oderwi z siebie swoją etykietę, realizowanego w ramach projektu Razem w kierunku umacniania, projektu, który został zrealizowany przez Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, realizowany razem z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i finansowany z budżetu województwa Mazowieckiego. I dzisiaj ze mną a, tutaj w studiu była Ola, Kamila i, Maxi. i Maxim. A więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.razem-fundacja.org. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do zobaczenia.